Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam o nadchodzących zmianach do Fortnite. Już jutro, we wtorek o 10, powinna rozpocząć się przerwa techniczna, podczas której do pobrania otrzymamy kolejne gigabajty nowej zawartości, a w niej nowe skiny, emotki i zmiany na mapie oraz w balansie gry. To jednak nie wszystko. W wiadomościach w grze została zapowiedziana kolejna nowość na pole bitwy. Karabin piechoty. Z opisem klasyczny projekt połączony z nowym stylem bojowym. Mimo, że do dyspozycji mamy tylko te ikony broni, to już z jej wyglądu możemy przypuścić, jak będzie działać. Ponieważ wygląda niemal tak samo jak jedna z prawdziwych broni, która w na przykład grach strzela następująco, bez potrzeby przeładowania co strzał. Możliwe, że ta broń zastąpi stary dobry sztucer, tym samym przenosząc tą broń do skarbca. Z wiadomości w grze dowiemy się też, że powróci kusza w walentynkowej edycji z poprzedniego roku. Tylko na czas eventu walentynkowego. Poza tym, jutro zajdą też ogromne zmiany w balansie gry. Epic Games na Reddicie udostępniło post, w którym to wypunktowali, jakie m.in. zmiany zajdą w przyszłych aktualizacjach. Dowiedzieliśmy się, że po aktualizacji 7.40, czyli tej jutrzejszej, 1. Burzoloty już nie będą mogły przybijać się przez struktury. 2. Jeśli będziemy chcieli użyć tyrolki, to będziemy musieli użyć przycisku interakcji, czyli nie skoczymy już na nie przez przypadek. I do tego, po użyciu tyrolki, nie będziemy odnosić obrażeń od upadku, jeśli z niej wyskoczymy. 3. Deagle będzie zadawał o 50 punktów obrażeń mniej strukturą, czyli jednym strzałem już nie zniszczy drewnianej ściany. 4. Turbobudowanie będzie jeszcze szybsze, o 100 milisekund. 5. Wyrzutnik rakiet będzie się przeładowywać o prawie sekundę wolniej i do tego nie będą już one wypadały ze skrzynek. I ostatnia potwierdzona zmiana to to, że będzie można kucać podczas edytowania struktur. Ten zestaw zmian w balansie gry to dobra wiadomość dla każdego gracza Fortnite i nie mogę się już doczekać, aby przetestować to, co przygotowało dla nas Epic Games. I to tyle. Dajcie znać, co jeszcze wy byście zmienili w Fortnite Battle Royale. Będę wdzięczny za każdy komentarz. Do gry wyjdzie też nowe wydarzenie, ale to już dokładnie mówiłem w tym filmiku. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.